Hej, witajcie, to ja, Frodo, wraz z Deseo. Hejka. Witajcie w naszym customie z gry Tomb Raider, custom pod nazwą The Lost Emperor. I co, jedziemy z koksem dalej, co? No. Ja to zrobiłem w poprzednim odcinku. Tak, zrobiłem tą taką fajne te kolce. Oczywiście zużyłem chyba ze 4 apteczki. Kuźwa, aż tak. No, daj spokój. Chyba jakaś pomyłka. Ale udało się. Idę z bronią. Czy to dobry pomysł? O, na pewno dobry. Myślę, że tak. Tylko martwi mnie tu jedna rzecz. Czemu tutaj są drzwi zamknięte, a my się tu przecież nie cofniemy? O co chodzi? Idę. Są jakieś no bo zobacz, drzwiczki. Są drzwi, ale jak my tam już przejdziemy, to my w te drzwi nie wejdziemy. Może coś żeśmy sknocili. Myślisz? Za tymi drzwiami jest jakiś sekret. Aha, bo tu by było trzeba zejść na dół, no, zjechać. Zobacz. Ale egipskie, ja pierdziele, fajne to. No to nie ma tutaj gdzieś nic, jakiś tu. No jasiu. Gdzieś tu jakieś? Jasiu. Nic, jakieś tu ciemne, jakieś coś, nie? Tu na górę. Też ni chuchu. A może trzeba odciągnąć z powrotem te dźwignie? Można? Które dźwignie? No te, które były po kolcach. Dawaj, jeszcze raz to zrobię. Mówisz? O! Tak? Nie, czekaj. A ta druga? Co ty gadasz w ogóle? Nie, czekaj, coś się tu zadziało, ale to chyba wymyślam. A ta? A, wymyślam. Ale to by było fajne. Na pewno tu nic nie ma. To będzie na ciebie jak coś. No kurde, no. Będzie na ciebie, to ci mówię. Idę z flarą, może gdzieś jakiś głaz. Ale tu nie ma nic. Tutaj gdzie ten pająk? Jakiś rożek? Co to za rożek tu? Jezu. Naprawdę nie da rady tu zobaczyć, co tu jest? Co za... No nie. Zjechałaś tam na dół? No. No właśnie. A ja się tu męczę i szukam rożków. No to ja też zjechałam, zjadam. Zjechałam, bo według mnie tam nic nie ma. Ale ty zawsze coś znajdziesz, dlatego wiesz. Przepiękna lokacja. Przepiękna. Jezu, znowu nurkowie, zwariować idzie. No, przepiękna lokacja, tak niesamowite nawiązanie do jedynki. Może byśmy zjechali, słuchaj, na rączkach, co, czy nie? No, na możesz spróbować, bo ja w sumie tego nie zrobiłam. A tu widzę, w ogóle są łapki, ale to nie w tym miejscu. Nie tam nie ma gdzie na łapkach. Larę zabrałem, bo po co? Dobra, pod wodą shotguny biorę, dobra. Zabiłem nurka, słyszałem ptaka. Gdzieś jak zjeżdżałem na dół. Jakaś wnęka, co to na jest? Na razie skupiłabym się na pływaniu. W jednym o, dźwignię mam. W jednym i drugim basenie, podwodną. Wiesz? Dobrze, mam w jednym i drugim, o świetnie. Dobrze wiedzieć, że są dwa. Dźwignia podwodna otworzyła mi jakąś klapę do góry. Patrz, jaki no i patrz, ja tam pływałam i ja żadnej dźwigni nie widziałam, także hit. Hit. Co? Widzieliście to? Nie no, wypłynąłem, podleciały dwa orły, no. Zanurzyłem się, one chciały mnie dopaść i zabiła ich woda. Co chodzi z tą wodą? Ta woda jakaś... A tu coś jest jakieś, pewnie tu masz tą dźwignię. Ona jakaś, ona parzy. Aha, to dziwne. Słuchaj. Zaoszczędziliśmy przynajmniej naboi. A czekaj, czy to jest błąd autora nie wiem, z tą wodą? Ja nie rozumiem tego. A są dwa baseny. No to jest dobra. Mega dziwne, nie? No dziwne. Tam jeszcze są naboje, jak tam te zdobyć? Ale no, płyniemy do tego drugiego basenu teraz, nie? No, tak? No, jeżeli to będzie prowadziło do jakiejś sali wielkiej, to nie. Ale sprawdźmy, bo może tutaj też tylko jakiś, wiesz. Dobra. Robię plum. Tym. O kurde. No tylko coś podwodnego widzę. No nie. No i znajdźki jakieś. Wie, słyszę. Znajdźki jak znajdźki. Ja słyszę jednego z drugim. Co padają. Daj spokój. Jeszcze jakieś. No ja słyszę ciule. Też znowu jakieś ciule. No przecież nie są. No nie mam już dużych apteczek. Zaraz zwariuję. Jeszcze jest tu gdzieś jakieś wypłynięcie. No jeszcze tutaj nie ma żadnego wypłynięcia. Dźwignia jest. Właśnie. Jest, też ją mam. Ja stąd muszę szybko spadać. Ja też. Bo zaraz mi braknie powietrza.
Szybko. Gdzie on jest? Słyszę go, a nie... Aha, tu jesteś. Wyłaź. No nie, ja muszę wziąć teraz dużą apteczkę. No ja jeszcze raz tam muszę zanurkować, bo ja nie wiem, co się tam zadziało w ogóle z tą dźwignią. Jest tu jeszcze coś? Tu jest jakieś coś po bokach? No muszę jeszcze raz, bo to, że dźwignia i tam jakaś znajdźka, to wiesz, to jest znajdźka. Jedno. A może jeszcze być coś, może być sekret. No właśnie, pływam tu. Odpalę za flarem. Tak, tutaj jest... Aha, ta brama się otworzyła pod wodą. O aha, kurde. To nie. Ja nie wiem teraz. To nie płyniemy tam, nie? Tak? To nie wiem, co robimy. No bo kurde, to za dużo przejść. Tam nam się jeszcze ta klapa otworzyła po tamtej dźwigni. No to co robimy? Pierwszej. Mów. No mów. Jezu, nie wiem. Dobra, decyzja. Chodź tutaj. Wpływamy najpierw tu. Chodź, zobaczymy, dobra, co tu jest. Zapisz i wpłyniemy, zobaczymy może. Tylko, że już, kurde, powietrze... A, langusty pływa. Ale... No tutaj można niby wypłynąć. Płyną rybska do mnie. No, ale co z tego, że my tu... Aha, że tu można gdzieś skakać, tak? No niby do góry, tak? Ja nie wiem, czy, tak, to, że... czy to jest dobry pomysł, ale okej. Kurde, ja teraz... No i tak musimy gdzieś iść, tak? Teoretycznie. Ale tam mieliśmy jeszcze, kurde, te przejścia, coś... Tu nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie wiem właśnie. Albo to i tu i tu. Sprawdźmy to już, bo co nam pozostało, Grzesiu, jak już tak tu jesteśmy? No kurde! Co? Spadłem do tej wody pieprzonej. Nie zatrzymałem się. Ja to muszę sobie tak utrudniać życie. Powiem ci tak, jest tu jakiś rożek, jest jakieś okno. W oknie nic nie ma, może w rożku coś jest. Tam klucze? Cztery klucze, słuchaj, potrzebujemy. To co, niepotrzebnie tu przyszliśmy? No jest jeszcze jakiś rożek, idę do tego rożka. No to jeszcze czekaj, to ja też chcę to zobaczyć, bo wchodzę drugi raz. Czyli wiesz już, że szukamy czterech kluczy. To na pewno. Coś się otworzyło, słyszałam. Tutaj, tak? A i tu wychodzimy tymi drzwiami. Dobra. Słuchaj. Co u góry? A, te takie, co my chcieliśmy, tak? Tak. No to już wiadomo, dobra, to niepotrzebnie tam szliśmy. Dobra. To jesteśmy w głównej sali. A czy wiesz, gdzie jest ta klapa, która się otworzyła? Bo mówiłeś, że jakaś klapa się otworzyła, nie? No, to była nasza... Jezus, nie widzę nic. To była ta nasza pierwsza dźwignia, no tak? Ona nam otworzyła nie klapę. Nie wiem za bardzo, gdzie to jest. Jestem na... W ogóle jestem na skałach. Na razie sobie... Wybaczcie za ten grzechotnik po prostu w tle, no ale nic na to nie poradzę. Aha. A powiedz mi, a może poszlibyśmy tutaj jeszcze na górę? Po schodkach. Po schodkach. Po schodkach, dobra, no to już. Idę po schodkach i tu jest kolejny jakiś zbiornik też zalany wodą. No dobra, poczekaj, tylko jeszcze zobaczę, gdzie ja się dostanę, jak będę skakać po tych, bo mnie to intryguje, wiesz? Tutaj znowu pływane, a tu? Jest jakiś most. Bo znalazłam po prostu coś i mnie to tak, wiesz. Dobrze, dobrze. Jezus! Co? Wszyscy poleją ze mnie tutaj. Nie, nic. Nie, to zobaczysz. To trzeba zobaczyć. Tego się nie da opowiedzieć. A po prostu się ubawiłem. A to tam trzeba iść, tak? Tak. Okej. To było mistrzostwo, powiedzcie sami. No teraz, Ania. Tylko, że teraz akurat jestem takiej... Straszne rzeczy z lasu tu robię. No właśnie, jeżeli masz coś jakieś... Co to masz na przykład? No masz po skałach jakieś, po prostu. Po skałach skaczesz, ale ciekawe, w którym miejscu gdzieś poszłaś. Bo ja widzę tutaj naboje... A to jest ta klapa, ja wiem, która to jest. Widzę naboje do shotguna. Ciekawe, gdzie poszłaś. To jest, jak wychodzisz z basenu, są takie złote drzwi kolejne zamknięte. Złote drzwi, tutaj gdzieś, tak? Tu. No to byłby dobry I przy pomysł. Złotych drzwiach... No i co tam masz? Mam tam iść? Tak, no i przy złotych drzwiach się spinaj po tym. Ale dobra. Co tam zrobiłeś ciekawego w tamte, tam gdzie są schody?
No tam nic nie było. A nic nie było. Nie, 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 jeszcze się... A tutaj jak tu wejść? Jak ty chcesz tu wejść? Jak tutaj? Koło tych złotych No drzwi. Tak, musisz znaleźć, te, że tu? Da się wskoczyć. No i tak jak cię prowadzą te skały. Ja jestem teraz na tych łapkach takich, co żeśmy o nich mówili, dobrze, pamiętasz? Łapka, łapka. I to one właśnie doprowadzą cię do tej dźwigni. Aha. Boże, do tej klapy. Nie dźwigni, tylko klapy, sorry. Łapki? No, tam powinny być dalej, tak? Masz to? Bo ja widzę tą klapę. Czekaj, bo gdzieś tu lata jakiś orzełek. Masz jeszcze jednego? No, pojawił się po prostu nagle z pupy. Może ja też będę miał zaraz. Czekajcie. Nie wiem, o co chodzi. No dobra, mam te łapki, widzę to. I to właśnie powinno nas doprowadzić do tej klapy, która nie się wiem. Otworzyła. Ja dalej nie wiem, czy ona jest, ale poczekaj. Okay. Ale dobra, czekaj, ja zaraz. No jestem na jakimś złotym, dziwnym czymś. A to, że ona, ta wielka, się otworzyła, tak? Tak, tak, do góry się podniosła. No okej. Okay. Mhm. Ten cały most. No dobra, tylko takie dziwne jest wszystko. Tam widziałem naboje do shotguna, tak? Tak? Mhm. Dobra, no to by się zgadzało. Nie, nie są do shotguna, to jest do Uzi. Do Uzi, dobra. I jest jakieś przejście. W które wchodzę. Słuchaj. Dobrze. No to chyba dobre wtedy w tym momencie miejsce wybrałam, skoro to chodziło nam, chcieliśmy iść do klapy, nie? No bo mówisz, że jeszcze klapę trzeba było sprawdzić. To jest ta klapa, co wtedy ta pierwsza dźwignia nam otworzyła. To jest ta klapa, tak, tak, no to tak, git. Tak, 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 tak. Ale to jest ślicznie, jedynkowo, Boziu. A tutaj nie można tego przesunąć, aha. No to mega. Aha! Jezu. O, w mordę! Kurde, jest trigger. Tam... Aha, bo tam jest jeszcze jeden. Otwiera w ogóle ten bramę. Ja muszę chyba go dobić, tego ptaka, tu gdzieś mi fruwa. Jeszcze tam nie dotarłem, wiesz? Mhm. Idę na razie właśnie tą klapą dopiero. Dobra. Mi się otworzyła bramka poprzez trigger. I tu to trzeba zjechać, tak? Okej. Okay. Raz. Gdzie ta bramka? Ona tu była gdzieś po drodze, czy jak? Tak. No naprawdę. Co? Robię już siódmy raz. Nie mogę zjechać do tych naboi tam, gdzie te Uzi Aha. są. Słuchaj, mamy tutaj pierwszy klucz. Boże. To jest nasz number one dopiero. Nie mamy żadnego sekretu, chciałam jeszcze powiedzieć. Trzeba zabić orzeła. Jeszcze dobra. Tu zobaczę, może tu coś jest. Nie? Jeszcze jeden leci do mnie. Nada? Nada. Jaki trigger? No, że jak podejdziesz do tego kota, on jest na takim takiej kładce, na takim klocku kotowym. Kotowym klocku. Czekaj, idę na razie tym egipskie tutaj takie. Idę schodami, tak? Idę schodami. A, no to idź. Tam będzie taki kotek. I musisz po prostu na tego kotka nadepnąć. A tutaj za tymi filarami nic? No właśnie patrzałam, nie ma nigdzie wejścia na górę, nic. Tak, to nie da rady na te hieroglify. Ale po co ty chcesz na nie wchodzić? Jezus. Tam nie ma wejścia żadnego. Czemu ty mi nic nie mówisz, że tutaj będzie parę kolesi? Maria. Boże, aż czterech? Chyba powariowałem. No. Bydzie. No nie, nic tu innego nie ma, musimy po prostu iść sobie stąd. Zobaczę te hieroglify, bo mnie to aż mi korcą. Można po nich wejść, albo tu? Ale gdzie chcesz wejść, jak tam nie ma? Za filary. Aha, bo tutaj nie tak, ma nic. Tak, ale nie ma nic do góry, w sensie o to dobra, mi rozchodzi dobra. Się, nie? Dobra, i tu mówisz tank, trigger. Coś się pokazało dziwne, to było jak stanąłem na tego kota. No, że bramka się pokazała, otworzyła. Jakbyś się cofał, to bramkę masz otwartą. To muszę się cofnąć, tak? Tak. Tu nic już więcej nie ma, nie. Tak? To muszę się cofnąć. A gdzie ta bramka była? Gdzie tu była jakaś bramka? O, mam naboje. A tu? Dobra, mam kluczyk. Ciekawe, czy ty się znalazł, wykminił te naboje. Jestem ciekawa. Naboje do shotguna? No, ale tak wiesz, w głównej sali. Jestem ciekawa. No, zabrałem kluczyk, tak? I teraz muszę stąd wyjść, tak? Tak, normalnie no i to jest wychodzę. Jeden z trzech kluczy i to jest najlepsze z tego wszystkiego. Super. Tam widzę... tego kota na dachu, tam coś jest. Sekret widzę. Widzę sekret. Ale to cholernie daleko jest gdzieś. Ciekawe, jak się tam dostać. Jak jest to wejście takie właśnie teraz po schodkach, no nie? No. To
nad nim no. jest właśnie kot. I tak. tam właśnie z tyłu za tym kotem jest sekret. Tak żeby no. trzeba było się dostać jakoś na dach tego. Na dach tego, tych schodków. To nie będzie takie proste. No właśnie. A gdzie masz naboje do shotguna? Może i po, jak w ogóle wchodzi się po tych schodkach, to po lewej stronie w takiej ciemnicy. Tam trzeba przeskoczyć sobie rożulek i jest. Ale mam już przekroczyć tą bramę, czy jeszcze tutaj wcześniej? Nie, coś? No na dole, w ogóle nie wchodź po tych schodach, tylko po lewej stronie od schodów. No, tu gdzieś tak. A, tu jest ciemnica. No nie, to jeszcze tu mnie nie Ej, było. No ale to ja nic innego poza wejściem tutaj do tego, to ja nie widzę żadnego innego wejścia, nie wiem o co chodzi. A to zatopione tam? No to tam, gdzie ty płynąłeś, tak? Tak, tak, no tak. No to tam musimy iść. No i tutaj jeszcze po prawej stronie jest to przejście, nie? Aha, jest tu coś. A no. nie byłeś w tym przejściu? No właśnie nie, nie Dobra, byłem. Dobra, no to tam wchodzimy. Tak. No to idziemy. No. I tu widzę, że już można też gdzieś wyskoczyć. Okej. Okay. Ty jesteś Baba Jago. Nie byłem, nie. Nie byłem tam. Patrzę, Baba Jaga. Najlepsze było moje. Wyjąłem broń i zacząłem strzelać do niej. Dobre, dobre. Ty, ale nie spodziewałabym się w życiu, że w tym miejscu będzie leciała kula. No bo tak. co, do wody wleci to bez nie? sensu, nie? Dobre, dobre. Ale zabiła cię? Połowy życia cię zabiła. No zabiła mnie. A, to dobrze. Patrzcie, co za Baba Jaga. Nie zostałem z tym sam. Apteczka tutaj jest, skąd ona tak. leciała. I tam można wyskoczyć w ogóle z tego balkoniku, nie? A nie zauważywszy. Przecież jest, nie ma barierki, nie? Aha. Także jak tu pójdziesz dalej... No idę tam dalej. No tutaj widzę... Można by było jakoś dostać się na górę. Ale z tego balkoniku tam nie wyskakujemy? No to dobra, to chodź jeszcze może, jak mówisz, że coś tam jest. No bo tam ewidentnie można, wiesz, wyskoczyć. Gdzie jest ten balkonik? A tu się będziemy bawić. Gdzie no, masz... Aha, tu, tym, dobra. Tym mostem, no. Mostem, dobra. Most. A tu nic nie było. No to jak jest pierwszy most, to może lepiej ten most. A to wiedziałem, chyba... że tak będzie, wiedziałem. Ty, tu nie będzie wspinanie się właśnie na samą górę, bo tu widzę tak, że to może tak być. O nie. To tak barierki. Wygląda. Może być. Nie no, tu wchodzi się przez jakieś przejście teoretycznie. Tak? Na co, nie wchodzisz? No idę, tylko... Tylko co? Nic, spadają mi tutaj głazy na łeb. Kurwa, nic nie powie. Jezus Maria. Idziesz czy nie idziesz? No, idę. Tylko trzeba poczekać, aż kulki pospadają. Po drodze coś było? Jakieś wnęki? Nie wiem. No właśnie, nie wie. Tu jest, tu gdzieś widziałem ten sak. Czy jesteśmy przy tym kocie? Dobra. Tu jest klucz, nie? Masz to? Ida. Jeszcze nie mam. Dobra, mamy drugi... No to mamy drugi klucz. I teraz jak spojrzysz na tą ścianę, gdzie te koty... A gdzie to było? Czekaj, bo mi się no to ja tego nie widziałam, więc wiesz, no. Gdzie to jest? Gdzieś tu widziałem sekret. Ach, tamten kot. Bo to nie ten dach. To nie ten dach. Tam naprzeciwko, widzisz, jest z jednym kotem. Tam jest klucz. Aha. Nawet widać ten klucz. A nad nim jest sekret, widziałem. Czy... A tutaj patrz, tutaj można zejść na dół. Jak są te dwa koty, nie? Mm-hmm. To tak na dół można tu zejść, na taki balkonik. Tam są znajdźki. Zaraz to zrobimy. Aha, o. Nad tamtym. Dobra. Tak, tak. O, tutaj jakieś fajne rzeczy są. Bierę. Jak się dostać do tamtego kota? Czy my stąd wskoczymy tutaj niżej takie... Czekaj, już wiesz? No nie, a zabije się? O Jezu, jaki bulgotnik. To ja teraz chyba wskakuję do wody, bo tutaj już chyba nic nie możemy zrobić. No ale to... zabiła się. A co chciałaś zrobić? No chcę z powrotem tutaj od tego mostu na ten... No bo tam musimy iść dalej, żeby się dalej, wspinać dalej, do góry. Dalej, tak, tam no. gdzie był ten... Nie mam HP, że... Aha, bo połowę. Dobra, wezmę sobie. Może mi ona tam wskoczy. Wybaczcie za to chrapanie, no ale to ja nic nie poradzę na to. No nic nie poradzimy. O,
No, dużo, prawie całe HP mi zabrało, ale to. A ja nie, to idę na do... No to ja nie chcę, dołem. Ja ich nie mam zamiaru chomikować. Będę je żreć i dobra. Już. No to tutaj idziemy teraz na lewo, tak? Od tych mebli tu na lewo. Aha, bo ja, po co ja tu idę? Czekaj. Jezu, słychać to już, nie? Nie! To już słychać, wiem o tym. Nie, nie, co tam? Powiemy, że pająki. To takie pająki. O, to są właśnie Yeti. Yeti z dwójki. No. Tygrysy, lamparty. Tak. No. Aha. Idę na łapkach gdzieś. Masz też? Nie. Nie wiem, gdzie ty jesteś. No ja tu jestem, ale ja nie wiem, gdzie ja tu mam się wspinać. Musisz, jak jest taki klocuszek. Malutki, tak? Tak, trzeba od niego się odbić na rampę i z rampy na łapkę. Aha, no ale no nie rolem, nie rolem. No jasnej. Ciasnej. Nie rolem. Dobra, nie tyłem, nie tyłem. Co ty ćwiczysz? Ja nie umiem tam wskoczyć, bo ona mi tyłem tam wskakuje. Dasz radę. No już. No. Ja nie wiem, o co się chodzi w ogóle. Jak my pominęliśmy sekret, to się zaszczele się. Patrzę tutaj, ale no nie ma żadnych wnęk, słuchajcie, żebyśmy jeszcze mogli gdzieś doskoczyć czy coś. Widzę jeden sekret, widziałem. Tam, gdzie ten kot. A my mamy w ogóle już jakiś? Nie wiem, chyba tak. Nie wiem, jeden jakiś? No właśnie, nie wiem. Ja myli z tamtym poprzednim. No mi też. O to chodzi. No dobra. Jezus, masakra. Traktor. Jestem ciekaw, czy właśnie tutaj nie dojdziemy do tego kota. Ja bym sobie chciała Uzi wziąć. Ile mam w ogóle do Uzi? 960. Jeszcze nie. Dobra, jest tutaj klucz. No ale to nie jest jeszcze ten z tym kotem. Cholera. A już byłem pewny, że tutaj dojdziemy do tego. A tutaj za tymi filarami? Aż się prosi. Serio? Nic mnie tu nie zabije? Nic mnie tu nie zeżre? Really? Really? Trzeba coś wskakiwać, coś tego, jest nic? Tu na górze? No nie ma nic, tu się nic tu było z hieroglifami, żadnego klocka się nie przesuwa? No nie. Właśnie zerkam, nic kompletnie. I tu się otworzyła ta klapa, mogę zjechać na dół i tak też zrobię. Nie mam pomysłu na nic. Tu nie możesz iść. Patrzcie, nie może iść do przodu. Ale dziwne. Dobra, muszę skoczyć w takim razie. Obiłem się gdzieś, wpadłem do wody. Ciemno tu jak... wiem gdzie. Wiesz co? Mi się nie podoba. Gdzieś wlazłem. Jezu, jakie tu ciemności te, są. Ale... O, mam sekret. Jezu. Jest? Masz? Jest, ale to jest jeszcze inny. Czaszka. Okej. Boże, tu ciemno. Zabrałaś klucz? Tak. I ta klapa się otworzyła w momencie, kiedy zabrałaś klucz, nie? Tak, właśnie tu jestem. I teraz musisz zjechać na dół, tak? Jak zjedziesz na dół. A widzę. Jest od razu jak zjeżdżałam, to widziałam tą wnękę, tak? Taka wnęka jest. No i tam trzeba się, bo tu jest takie trochę taki odpoczynek jakby tu. Można się wdrapać na górę. No mam to. No dobra. Mamy to. Że nas tutaj nie było. Kurde, na ten kompas jak klikniemy. Ja zaraz chcę na kompas. Jest tu kompas? Jest tu kompas. Mamy dwa sekrety. Dwa sekrety, to dobra. Tamten jeden, który widzieliśmy to, jeszcze. To, który, tak, jeszcze tak, jest nad kotem jakiś. Aha, to tutaj wychodzimy. No dobrze. No to bardzo ładnie. To teraz jeszcze jedynie zostaje nam droga po schodkach i do wody, tak? Tak. To jest jeszcze jedyne jakieś przejście. Po schodkach do wody, to jest jedyne. Tak, a ty tam nie byłeś. Nie, tam nie pływałem. No dobra, no to idziemy tam, nie? Idziemy. No. Jakaś klapa, ale zamknięta. Palmito! Co?
Nic. No, nie chcę mi powiedzieć jak zwykle. Chcę mnie na minę po prostu wystawić. Taką minę? Co ty gadasz? Mhm. Spokój. No oczywiście. Mhm. Ja cię nie zostawię z takimi rzeczami, bez przesady. Dobrze, że to się nagrywa wszystko. Słuchajcie, patrzcie. Uważnie. Jest jakaś klapa w ogóle, jakbyśmy mieli ten wracać. No, klapa, nie? Jest. Tak, ja wiem. O, dziękuję bardzo. Tak, klapa właśnie. Ty, jest a klapa, właśnie, prawda? Tą klapą jakbyś chciał tam wpłynąć, to tam nic nie ma później z powrotem, czy nie da się wrócić? To jest pytanie. Jaką klapą? No bo z tej klapy pewnie wypadają te głazy, tak? No i to tam potem wchodzisz do góry. Aha, i tam trzeba wejść. Tam trzeba wejść. Mhm. A, to trzeba. No, ja trzeba. Tak myślałam, że to jakiś może sekret. Nie, bo tam dalej jak popłyniesz, to tam nie ma nic. Mhm. Tam jest zamknięte. Czaję, dobrze. No. Nie zabiło mnie, jeżeli o to ci chodzi. A, te drugie mnie nie zabiły. Te drugie mnie nie zabiły, wiesz? A, te drugie, nie? Nie, bo te pierwsze mnie zabiły, to tak, oczywiście. Ale te drugie mnie nie zabiły, nie ciesz się tak bardzo. Aha, okej. Nie wyszło mi, no. To spoko. Hit. To są Yeti. Ja wam mówię. To są zaraz Yeti. To pająki Yeti nam wyjdą zaraz. Idę na łapkach. Na łapkach. Ja na razie wskakuję na górę. Dobrze. Skoczyłem na kolce. Aha, tam widzę, okej. Okay. No, skoczyłem na kolce i na łapkach idę teraz. Dobrze. Będzie. W ogóle jak spojrzysz na górę, to tam jakaś kulka już czeka na nas. Żeby nie było, że nie mówię. Przestań się wbijać. Ja zawsze mówię o kulkach. Jak są. A, widzę tą kulkę, no. No. Że wiesz. Tak, a propos, to mamy 26 minut. Mm-hmm, za chwilę będę mieć koniec miejsca na dysku. Dobrze, to może u mnie być w każdym momencie tak naprawdę. Więc po prostu ty się już wtedy pożegnasz u siebie. Dobrze. Chyba, że zdążymy. Jakieś 3 minuty jeszcze nagrania. Tutaj widzę jakieś zapadające się, tak? A gdzie to prowadzą? Gdzie niby mamy się dostać? To? Jakie kładki zapadające? No dobra, są, ale... Aha, że niby tam, dobra. Jezu, tak się zlewa, że nie widzę gdzie iść. Wiesz, mm-hmm. O co chodzi? No rozumiem. Okej. Okay. Poleciałem. Muszę właśnie przeskoczyć z kulki. Dobrze. Jakaś druga nie będzie spadała, nie? No nie. Okej. Okay. Nie. Nie, co ty? Tady dwie. Ale z tych kładek. Aha, tam wyżej, dobra. No właśnie, dlatego mówię, że mi się to wszystko zlało. No ale ona się obiła nochem i no i koniec, nie? Spadła. No właśnie o to chodzi, że. Głupol mały. Tak, ja też to zrobiłem dokładnie to samo. Nie wiem, ale coś mi się w twoim tonie nie pasuje mi coś, wiesz? Coś tam jeszcze będzie innego. Nie, daj spokój. Już daj spokój już. Nie mogę tam wejść w ogóle, bo ona się obija tym kulbonem. No kurde, obija się, patrz. Jak to zrobić, żeby się nie obijała? Obija się cielskiem. No, weź coś zrób. No nie! Nie mam pytań. Nie wiem, słuchajcie. Nie zrobię tego. Dwie wióry pójdą chyba jakieś tu w ruch. Kurde. Dzielę. Trzeba centralnie dobrze się tak, wiesz, zatrzymać przy ścianie. Nie? Tak.